Cześć, ja nazywam się Peter, jestem ze Snow Limits Integra i dzisiaj pokażę wam, jak wygląda wyjazd do Austrii w takich 10-osobowych domkach. Uważam, że są super pod wyjazd narciarski, ponieważ mają własną narciarnię, gdzie możesz sobie wysuszyć sprzęt. Po lewej stronie są suszarki do butów, ale co mi się najbardziej podoba, to jest, że każdy domek posiada saunę. Pokażę wam, jak wygląda taka sauna. Naprawdę bardzo fajnie stworzona. Są i leżaczki do chilloutu. Można sobie ustawić temperaturę, bardzo szybko się nagrzewa. Nie trzeba czekać pół godziny, czy coś w tym stylu, tylko dość szybko się nagrzewa. Idziemy teraz na górę. Pokażę wam taki jeden z dni Integry. Dzisiaj jest bardzo chillowy. Jesteśmy po 5. dniu narciarstwa i snowboardu. I odpoczywamy, gramy planszówki, integrujemy się. Gramy w turniej FIFA. Teraz wam to pokrótce pokażę. Także tak wygląda pokój Integry. Integrujemy się wspólnie. Gramy piszkę. Chcę robić drinka, także jest open bar, że tak powiem. All inclusive. I teraz pokażę wam, jak wygląda jakiś pokój. Pokój. To jest na przykład suite. To jest łóżko i jest też łazieneczka prywatna z prysznicem, także całkiem spoko. A teraz pokażę wam aneks kuchenny. Każdy domek jest wyposażony w taki aneks kuchenny, gdzie mamy mikrofalę, gdzie mamy piekarniczek, indukcję, termosik do kawy, pysznej kawy z rana. A najbardziej nas zaskoczyło to, że mieliśmy tam taki specjalny termosik do tych kapsułek. Także dosyć duża jest zmywareczka, ona ratuje życie. Także jest naprawdę dobrze wyposażona, wszystkie garnki nie trzeba nic brać. I naprawdę zajebiście. Mega. Pokażę wam, jak wygląda taki balkonik na każdym. Tutaj można sobie posilować, jest fajny widok na piękne góry, jeziorko. No i gwiazdy w nocy. Zajebiście.